Całkiem możliwe, że ta zwiecha była po prostu spowodowana tym, że ten jednak modyfikacja nie jest jakby zainstalowana do końca dobrze i spolszczenie i tak dalej. W każdym bądź razie nie będę tej szafki aktywował po prostu. Nie będę próbował jeszcze raz, nie? Żeby się nie zwisiło. Mężczyzna odwraca się w twoją stronę, wygląda jakby chorował na febrę. Podpłynie strużkami po jego twarzy i plami jego ubranie. Gapi się na ciebie, wygląda na to, że czeka, aż coś powiesz. To ty jesteś Jesus Mordino? Mężczyzna mówi chrapliwym głosem. Jestem Jesus Mordino, a ty będziesz zwracać się do mnie Senior Mordino. Stróżka potu spływa po jego czole. Z jaką sprawą do mnie przychodzisz? To jest ten. Marlon Brando oczywiście, tak? Jako ojciec chrzestny. Pański syn rozmawiał ze mną, Senior Mordino. Szukam pracy. Przygląda ci się dłuższy czas, po czym potrząsła głową. Ty jesteś klaczą, tak? To nie jest praca dla klaczy. Dobrze. Daj mi szansę, daj mi pracę, jakąkolwiek pracę poradzę sobie. Albo nie, proszę dać mi szansę, Senior Mordino, proszę dać mi pracę, jakąkolwiek pracę, a poradzę sobie. Mordino, przygląda ci się. Dobrze, mam dla ciebie zadanie. Weź. Ciężko sapiąc, bierze głęboki wdech i wdziera pod czoła. Tą paczkę do stajni na północ od Reno. Daj to człowiekowi o imieniu Ramirez. I wróć tutaj. Idę w tej chwili, Senior Mordino. Skieruj się na północ wzdłuż Alei Dziewic, omin kasyna. Idź wzdłuż szlaku, który wychodzi z miasta. To idziesz do stajni. A teraz ruszaj. Idź według jego wskazówek. Jesteś przy stajniach. Nowy płot otacza wejście do dwóch części farmy. Zamknięta skrzynka Ramireza. Duży Jesus Mordino kazał ci dostarczyć tę skrzynkę Ramirezowi do stajni. No my jesteśmy w stajni. Ciekawe, czy mają tu jakieś inne kucyki. Nawet nie zaczynaj skamleć, nie dostaniesz tu won. Spadaj, dzikusie. Raz próbujemy wejść. Po prostu się udało. Przeciera oczy. Nie mam czasu z tobą gadać. Patrz, jak podchodzisz, parska. Szukasz kłopotów, chica? Ty jesteś Ramirez? Duży Jesus kazał mi dać ci tę paczkę. Bierze pudełko. Najwyższy czas. Kończy się nam jet. Pociąga nosem kaszle. Ciekawe, co się z nimi dzieje, nie? Sądząc po twoim kaszlu i sposobie, w jakim pocierasz nos, nie mam bladego pojęcia, co się dzieje z całym dostarczanym tu jetem. Widzisz, duży Jay... Dobrze o nas dba, nie? W zeszłym tygodniu złapałem trzech niewolników, którzy byli na tyle głupi, żeby spróbować ucieczki. I dostałem nagrodę, hehe. A ty dostaniesz gówno, jesteś na posyłki, a ja jestem strażnikiem. Ciekawe, czy duży Jesus zdaje sobie sprawę, w jaki sposób tych trzech niewolników uciekło sprzed nosa jego bystrych, naćpanych jak bela strażników. Mruga, he? Że co? Mówię, ciekawe, czy duży Jesus zdaje sobie sprawę, w jaki sposób tych trzech niewolników uciekło sprzed nosa jego bystrych, naćpanych jak bela strażników. Mruga uśmiecha się głupkowato. He, tak, tak, jestem niezły, bystry, jestem strażnikiem, nie? Tak, już coś o tym wspomniałeś. Wyświadcz z kości przysługę Ramirez i zażyj całą zawartość tego pudła za innym razem. Trzymaj się. Oni tu prowadzą eksperymenty na ludziach. Ojej, to martwy współplemieniec. Łysa kobieta nawet nie podnosi wzroku, żeby na ciebie spojrzeć, tak? Kim jesteś? Słuchaj, jestem bardzo zajęta. Podnosi wzrok, obrzuca cię zdziwionym spojrzeniem i zaczyna krzyczeć. Kim jesteś? Kto cię tu wpuścił? Widzę, że przeglądasz wyniki badań. Mogę rzucić okiem? Jesteś naukowcem? Nigdy cię tu nie widziałam. Co wiesz o badaniach farmaceutycznych? Wiem całkiem sporo o sposobach uzyskiwania podstawowych związków neurochemicznych. Myślę, że przyda ci się ktoś taki jak ja. W porządku. Pozwolę, że przedstawię ci pokrótce obszar naszych badań. Testujemy tu efekty działania metamfetaminy zwanej JET i pracujemy nad jej udoskonaleniem. Rozumiem. Jak postępują badania? Nie najlepiej. Goni nas termin i musimy jak najszybciej udoskonalić proces produkcji JETu. Dlaczego? JET i tak jest niezwykle silnie uzależniającym środkiem. JET jest dość skuteczny, ale można przy nim jeszcze wiele ulepszyć. Kura chce zwiększyć ilość towaru trafiającego do Reading. Odsetek uzależnionych ma się zbliżyć do 100%. Dlatego musimy pracować dniem i nocą.
Ewentualnie 100 promili, bo tak to jest napisane, nie? Skąd ten pośpiech? Nikt nam tego nie powiedział wprost, ale zapewne chodzi o dystrybucję jetów w Redding. Jet jest dość skuteczny, ale można przy nim jeszcze wiele ulepszyć, zwłaszcza, że góra chce zwiększyć liczbę uzależnionych w Redding. O co chodzi z tym całym Redding? Uzależni górników z Reddingu od jetu, a ktokolwiek będzie kontrolował dostawy narkotyku, będzie kontrolował całe miasto, tak zyskuje się władzę. A kto kontroluje prochy? Kto kontroluje prochy? Rodzina Mordino, przecież to na ich życzenie Myron wykonał wszystkie badania przygotowawcze, w wyniku których powstał jet. My zajmujemy się tylko szczegółami. To znaczy, że Myron jest twoim szefem? Można tak powiedzieć, chłopak jest bystry, trudno mu tego odmówić, ale nie interesuje go, co się tutaj dzieje. Zwykle siedzi w tej swojej podzielonej norze, nie przyjmuje żadnych gości, tylko czas do czasu jakieś prostytutki, typowy menedżer projektu. Mogę się z nim zobaczyć? Czemu nie? Wystawię ci tymczasową przepustkę, pokaż ją strażnikom, tylko nie siedź tam zbyt długo, Myron nie jest zbyt towarzyski, choć w twoim przypadku może zrobić wyjątek. Dzięki za przepustkę. Można jeszcze porozmawiać? Nie. Ups, Marjorie, tak? Jacy wy jesteście wszyscy niemoralni. No to są te stajnie, tak zwane. Znaczy podziemia. O, drabina tu jest jakaś. Ciekawe. Chyba można tutaj po prostu z boku jakoś wejść, jakoś tak, nie? To jest jakaś szafka w ogóle. Tutaj chodzi, tutaj stoi pan o unikatowym spray. Gdzie? Dostałem wiadomość, a nie chcę jeszcze kończyć nagrywać. Cztery jety. Ej, to wszystko wezmę. Co wezmę? A sprzedaż oczywiście, nie? Chyba więcej martwych ludzi jest. To świństwo, nie? Biologiczne świństwo. To komputer. Strażnik uśmiecha się i taksuje cię wzrokiem. Jesteś umówiony z Myronem, Chica. Chcę się zobaczyć z Myronem. Mam przepustkę. Tak? To pokaż. Sprawdza przepustkę, wzrusza ramionami. Dobra, tylko się pospiesz. Myron jest zajęty i nie lubi, jak się mu przeszkadza. Rozumiem. Śmiało, wszystko ok. Why, hello there, beautiful. What can Myron do to, for you? Tak jest. To jest tak zwany typowy nerd kulon, tak? I do tego jest brzydki jeszcze. Spokojnie, tygrysie, pany nad tymi hormonami. Ty jesteś Myron? Say, you one of Mordino's new whores or just a big fan of Myron? Ooh, you got a name to go with those legs, beautiful? Po angielsku powiedział coś innego niż po polsku jest napisane. Jestem Little Peep. Whatever, beautiful. Want some drugs to break the ice, or should we just get down to some mattress dancing? Prochy? Jakie? You ever heard of Jet, beautiful? Well, you're talking to its maker, its creator, its god. Pieprzenie, nie wynalazłeś jetu. Sorry to prove you wrong, beautiful, but look around. This lab ain't just for show. Ty stworzyłeś jet bez jaj, ten jego ręczy towar na ulicy. Spodobał mu się. I make the shit everybody wants and can't get enough of. Dlaczego? Why? Because I could. Family Mordino needed a product. Myron makes a product. Mordino makes Myron happy. At least as happy as they're able. Nice little circle of love, huh? Jak udało ci się uzyskać jet? Don't you worry your pretty little head about, beautiful. I can give you something else for your head to work on. Zdziwiłbyś się, ile wiem o amatorskim wytwarzaniu hybryd amfetaminowych. Jakoś trudno mi uwierzyć, że taki dzieciak jak ty nie wpadł przypadkiem na właściwą fabułę. Formułę? Amateurish? Jet's pure genius. Don't you forget it. And I didn't stumble across it. I made it. Powinien jeszcze po każdym zdaniu mówić bitch. Jakoś ci nie wierzę. Pokaż mi, jak go uzyskałeś. Two words. Brahmin shit. Używaliście gnoju jako nawozu roślin, które służą do produkcji, tak? I co z tego? Very good, beautiful. But that's all you're ever gonna learn, so don't trouble your pretty little head about it. Enough talk. Why don't you and me, A więc why not? Brahmin ma jakieś szczególne właściwości, które stymulują system nerwowy człowieka? You sure do ask a lot of goddamn questions.
The answer is yeah. Maybe. See, where did you learn all this stuff anyway? You from Vault City or something? Wezmę może to pierwsze. Odpowiedz mi na twoje... Odpowiedź na twoje pytanie brzmi może, a skąd ty wiesz takie rzeczy? You're a sharp one, beautiful. Raven hair, teeth, claws. So, you learn your shit at Vault City or what? Nie w Kryptopolis, gdzieś mi się to obiło uszy. To w sumie dość proste. Oh yeah, you're right about that. Easier to learn than that stuff those Vault City pecker checkers would lead you to believe. Cóż za pokazy słownictwo. Wyluzuj trochę, mam jeszcze kilka pytań. What do you want to know? Opowiedz mi o tym miejscu. The stables? Oh, we test new kinds of jet here. What about it? Beautiful. Nic. What do you want to know? Opowiedz mi o rodzinie Mordino. They're my patrons. They're all right, I guess. Raczej? Je traktują cię w porządku? Pretty much. They give me whores, cash, drugs, my own lab. The creative freedom I need to make magic. But, well, no, it's a good gig. Ale co, traktują cię tu dobrze? Well, see, the Mordinos don't show Myron the R-E-S-P-E-C-T, right? I tell them what they should be doing. They say, shut up, Myron, or go back to the lab, Myron, bastards. No, i to jest postać, którą można też przełączyć do drużyny, prawda? Taki, tego, że on jest słaby w walce, jest, on chyba może nam robić te... Steampaki, jeżeli mamy odpowiednie składniki, czyli pustą strzykawkę. Do tego te same składniki, co Haku nie potrzebowało, czyli te zioła, nie? Ale no to jest raczej mało przydatne, ponieważ tych steampaków jest po prostu tyle, że to jest niepotrzebne. Marnujesz tutaj swój talent, Myron, powinieneś stąd wyjechać. They've forgotten I'm the reason they control Reno and the reason why Redding will be sucking at their tit in a few months. Most Mordinos got more hair in their butt than brain cells, you know what I'm saying? Jesteś zbyt cenny, by gnić w tej norze, Myron, naprawdę powinieneś stąd wyjechać. And another thing, the Mordinos can't get it through their skulls that I ain't interested in purifying jet. It does what it's supposed to do. I want to make new drugs, not retool old ones, you know? Masz świętą rację. Jesteś zbyt utalentowany, by dalej gnić w tej norze, Myron. Powinieneś wyjechać. Their boy wonder leaving town. That'd wake him up. Yeah. Pewnie wtedy dopiero zobaczą, ile byłeś dla nich wart. I like the way you think, beautiful. Więc chodź ze mną. No, I don't want to hang out with another family. The Mordinos were enough. Lose some baggage and then come talk to me. No trudno, mam jeszcze kilka pytań. Weź mi o rodzinie. Jeszcze to. Wspomniałeś coś o Redding? Town full of gold diggers. Mordino wants to control it all. So he comes to me in his wheezing voice and says, Myron, make me something that'll give me Redding. A ty na to? And I say, okay, what time frame we looking at? He goes, of course, yesterday. Crime lords. Want everything done fast and sloppy. At least they don't have a marketing department. What do you want to know? Co możesz powiedzieć o czecie? Ah, my finest little addiction. What about it? Jest na to jakieś lekarstwo? Beautiful. Look, this is drug addiction, not an STD. Only cure is to go cold turkey. And that's a real difficult option with Jet. Katar, a on powiedział sexually transmitted disease, nie? Dobrze. Mądre z ciebie, chłopak, Myron. Potraktuj to jako wyzwanie, jak można by uzyskać lek na jet. Oh, for fuck's sake. Can't be done, alright? It's a goddamn drug, not a bacterial infection. Ale w gruncie rzeczy jet to silnie uzależniająca amfetamina, tak? Może jakiś środek wpływający na pracę systemu nerwowego mógłby przerwać uzależnienie. Nice try, no dice. Jet ain't blocked that easy. Once it's in your system, it ain't coming out. A jakiś środek blokujący endorfiny, to powinno przerwać chemiczne i psychologiczne uzależnienie, prawda? Christ, that has got to be the dumbest. No i? Well, maybe it would work, but I'm pretty sure Jet would just chew right through that shit. Now, why the hell are we even talking about this? Where would you get your hands on endorphin blockers anyway? To ty mi powiedz, Myron, jesteś mądrym chłopcem.
maybe Vault City. They have a pretty good medical warehouse. A lot of old pre-Holocaust bases also used to stock them to prevent combat drug addiction. Bazy sprzed zakłady? Gdzie? Może Do I look like a cartographer? You want to scour the desert for him? You go right ahead. A co z Kryptopolis? You'd have better luck convincing a rad scorpion to part with its tail than get Vault City to give up anything. Pewnie masz rację, mam jeszcze inne pytania. Odrzecie? I've been over this. Look, I'll be your love slave, beautiful, but I ain't gonna be your memory. Prędzej pocałuję Sulika, niż pozwolę ci cokolwiek leczyć. Bez obrazy, Sulik. Lekarstwo, Myron, ty jesteś moją najgorszą chorobą. Jeżeli nie będziesz odpowiadał na moje pytania, możesz zostać stygnącym trupem. Jak udało ci się uzyskać Jet? In my lab. Next question. Jak uzyskałeś Jet, Mondrado? Christ. Well, when I came across the Mordino family way back when, they were farming peyote cacti and trying to sell it to tourists as the Reno experience. Total bullshit. Mów dalej. I mean, peyote? Come on. It isn't even half the strength of, say, old school LSD. Nudget. Plus, a peyote trip is too long. The profits and fast turnaround in high addiction, like barbiturates before the big one, you know? Kokaina podobne, tak? Right. Can I finish? Dobra, dość dobra. No i co z tymi prochami? Problem is, in the new climate, we can't grow most of the veggies needed for the best drugs. Słucham z uwagą. Couldn't grow coca plants, opium poppies. Oh man, did we try. So, we figured our best bet was shrooms. Dlaczego? You can grow them if you use plenty of Brahmin shit as fertilizer. Skoro mowa o kupie gówna, mów dalej. Plus, hallucinogens have low overhead. So I start experimenting with derivatives of lysergic acid, diethylamide, and psilocybin. Still... Mimo to? Still, I really wanted to whip up a hard hitter that didn't rely on veggie extracts. Man, was I an idiot, because the answer turned out to be the extracts. Or more precisely, what they were growing in. Co masz na myśli? I see. Old Jesus Mordino wanted something that the Redding miners would get addicted to fast and make them work harder. So I said, no prob, right? Tak, mów dalej. Well, wasn't too hard to come up with a good upper. A sample of that pre-war protein extract corrupted and bam, decent amphetamine. Protein? Before the big one, some meat companies were experimenting with a cheap protein extract for growing food, but they had to ditch it. One little skin bacteria contaminates it and it's all screwed. Dlaczego? The contaminated version acted like an amphetamine when ingested. A little sad effect. Don't ask, it's technical. No i udało ci się jakoś dogrzebać do tych protein? I didn't have to. When they first screwed up, they contaminated tons of that shit. And rather than ditch it, they fed it to their Brahmin herds to try and recoup their losses. A więc używaliście brahminiego gówna jako nawozu dla grzybów, ale ten nawóz dawał im pewnych specyficznych właściwości. Close. Tak? See, we started experimenting with the Brahmin shit as fertilizer for the shrooms. Except, get this, then we noticed the slaves working the fertilizer vats were getting high from the fumes. Czyli same opary wywoływały halucynogenów. Right. Zgodnie z moimi przewidywaniami. By putting tons of Brahmin shit in the vats, we found out that the fumes give more than enough of a kick. Eureka! Literally. Of course, we had to test to get the mix right. Dokładnie jak długo? About a hundred slaves? Mostly heart attacks, cerebral hemorrhages, psychotic episodes, that sort of thing. Czyś ty oszalał? Zabiliście 100 ludzi, żeby przetestować nowe prochy? Well, not on purpose. I mean, slaves are expensive. Still, we made the money back in the first few months, so the Mordino family wasn't too pissed at me. Myron, zabiliście ponad 100 ludzi, żeby przetestować swój nowy wynalazek. Co jest z tobą? Wycięli ci sumienie w dzieciństwie? You're getting bent at me over a bunch of slaves? Hey, we had to make sure Jet wouldn't kill our customers. No tak, to wszystko tłumaczy, co? Gratuluję, Myron, upadłeś tak nisko, że jak jeszcze nikt przed tobą, nie chcę z tobą więcej gadać. O! Nie, Myrona nie będę zabijał, nie? Ale co zrobić z tymi u góry? Tutaj? Ja się jeszcze nad tym zastanowię, może na razie też im podaruję. A później tutaj jeszcze wrócimy i zrobimy tutaj po prostu taką czystkę, nie? Aha, tam jest jeszcze ta drabina, prawda? Zobaczmy, do czego ona prowadzi.
Jeszcze w tym filmie to zobaczymy. Sobie zrobię quick save'a. F6, 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 nie F7 przypadkiem, dobrze. I jesteśmy w paczkowali. Tak? Tutaj pakują Jetta. Testują na nas nowe prochy. Niektóre z nich są zabójcze. Załapali mnie koło nory. Muszę skończyć pracę, zanim wróci mój pan. Och. Dobra. Znaczy chcę zobaczyć, co ten Jesus Mordino każe mi dalej robić, nie? Bo na razie to zrobiłem taką głupią pracę. Dostarczenie paczki. Ale ta lokacja się tu zaznaczyła na automapie. Jak zaraz zobaczymy. Tak, jest stajnia. Znowu mnie wywalił gdzieś poza. I w następnym filmie po prostu będziemy znowu stali obok Jesusa i nowe zadanie będziemy brali, nie? Okej. Okay.